Dzień dobry, Malwina Wrotniak, redakcja bankier.pl. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w ramach projektu Tam mieszkam gościmy we Francji. Francji, która, jak powiedział prezydent Macron, jest na wojnie. Czy tak jest faktycznie? Czy tak odczuwają tę bieżącą sytuację jej mieszkańcy? O to zapytamy Polaka mieszkającego we Francji. Jest z nami Tomasz Bobrowski. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam. Cieszę się, że jesteś z nami. Dziękuję, że zgodziłeś się z nami porozmawiać. Tomek mieszka na Lazurowym Wybrzeżu. Łączymy się dzisiaj z Niceą i pracował tam do tej pory jako polski przewodnik turystyczny, oprowadzający turystów po tej części, przede wszystkim po tej części Francji. Tomku, myślę, że zaczniemy naszą rozmowę od ostatnich doniesień na temat Francji, jakie do Polski spłynęły. Ja zacytuję: zamieszki we Francji, ludzie są głodni. Takie informacje spod Paryża podawały kilka dni temu media w Polsce. Powiedz, ile jest prawdy w tych wiadomościach i czy faktycznie wydarzenia były na tyle poważne, że dotarły też na Lazurowe Wybrzeże? No właśnie to dobre dopowiedzenie, że pod Paryżem, bo tak naprawdę mówimy tu tylko i wyłącznie o okolicach Paryża, o tych dzielnicach pod stolicą Francji, w których tak naprawdę no, mieszka niestety dużo biednych ludzi i problem życia tam polega na tym, że to są naprawdę biedni ludzie i jeżeli występują jakieś zamieszki, to nie potrzeba do nich jakichś specjalnych wyzwalaczy. Tam tak naprawdę te zamieszki są regularne, te podpalane samochody są regularne. Kiedy słyszycie w Polsce, że we Francji palą samochody, to najczęściej właśnie tam. Te zamieszki były spowodowane jakimś wypadkiem motocyklisty związanym z policjantami i to zawsze właśnie wyzwala tam te zamieszki. Ja muszę powiedzieć szczerze, że tu na Lazurowym Wybrzeżu nic o tym w ogóle nie wiedzieliśmy i ja się dowiedziałem z Polski o tych zamieszkach, nawet francuskie media jakoś specjalnie o tym mocno nie informowały, więc nie jest to na pewno coś, co występuje w całej Francji i mamy co jeść zdecydowanie, aczkolwiek pewnie będziemy o tym jeszcze rozmawiać, ale rzeczywiście sytuacja związana z wirusem na pewno uwypukla ten podział na bogatszych i na biedniejszych i to rzeczywiście widać też tutaj we Francji, stąd pewnie zresztą te zamieszki też tam w dzielnicach dookoła Paryża. Wróćmy do cytatu, który przytaczałam na początku naszej rozmowy, naszego spotkania, do słów prezydenta. Czy masz poczucie, że we Francji społeczeństwo podeszło do tematu walki z epidemią na tyle poważnie, na ile mówił o tym prezydent? Czy też masz poczucie, mówiąc wprost, że no trochę jesteście na wojnie, tak? W szczególnych warunkach? Jak dzisiaj wygląda też bieżąca sytuacja na Lazurowym Wybrzeżu? Prezydent całkiem z dużą rozwagą wybrał te słowa, jestem przekonany, mówiąc Francuzom, że jesteśmy na wojnie, bo no, wiedział po prostu, że tym narodem trzeba wstrząsnąć i ten naród musi rzeczywiście poczuć, że sytuacja jest poważna, żeby się dostosował do zmiany stylu życia. Ta zmiana jest tutaj bardzo duża. Nie możemy chodzić do restauracji, nie możemy siedzieć w pubach, w kawiarniach, nie możemy korzystać z natury. To wszystko było na tyle poważne, jest na tyle poważną zmianą dla Francuzów, że no, prezydent Macron po prostu wiedział, że musi jasno i wyraźnie powiedzieć, że jesteśmy na wojnie. To żeby operować przykładami, w Nicei na Lazurowym Wybrzeżu trzeba było krótko po wprowadzeniu kwarantanny wprowadzić też godzinę policyjną, ponieważ nocą, wieczorami jeszcze mnóstwo ludzi spacerowało, plaże były pełne, promenada Anglików była pełna ludzi. Francuzi rzeczywiście nie do końca się przejęli tą sytuacją na początku i trzeba było zareagować stanowczo. Teraz za wejście na promenady jest mandat, promenada jest całkowicie zamknięta, plaże są zamknięte, jest to wszystko pilnowane przez policjantów, przez Straż Miejską, a w początkowym okresie nawet latały drony i kontrolowały, czy przypadkiem nikt sobie nie spaceruje, nie pływa w morzu. Teraz to się już zmieniło. Teraz rzeczywiście Francuzi po jakimś czasie zauważyli, że sytuacja jest poważna, że trzeba zostać w domu, trzeba w ten sposób pomóc rządowi w walce z wirusem i służbie zdrowia, pomóc. No i rzeczywiście to się udało. Teraz wszyscy przestrzegają tego zakazu, siedzą w domu i no idzie ku dobremu, bo liczba też w końcu tutaj, liczby, te statystyki zakażeń powoli spadają, szczególnie związanych z koniecznością hospitalizacji.
I to jest ta dobra informacja. Także prezydent nie przesadzał. Rzeczywiście z początku to było bardzo ważne, żeby powiedzieć Francuzom, że sytuacja jest poważna. Nie chcieli na początku się do końca tego stosować, ale teraz widać, że się dostosowali. Czy biorąc pod uwagę całą Francję, doczekaliście się już jakiegoś luzowania obostrzeń? W ciągu tych ostatnich kilku tygodni coś się zmieniło w waszym codziennym funkcjonowaniu? Nie, na razie nie, ale teraz już tematem dyskusji jest właśnie data 11 maja i w mediach, i wśród znajomych, ponieważ my jesteśmy zamknięci od 17 marca i prezydent ogłosił kilka dni temu, że 11 maja zaczniemy wychodzić z kwarantanny, czy też raczej tego takiego zamknięcia domowego, bo tu się nie mówi o kwarantannie, tu się mówi confinement, czyli to właśnie jest taka izolacja domowa. 11 maja to jest dzień, kiedy będzie można w końcu wyjść, wszyscy na to bardzo czekamy, ale jeszcze nie do końca wiadomo jak, te zasady jeszcze są ustalane. Teraz w mediach dzisiaj rano słuchałem, podawali informację, że będziemy prawdopodobnie mogli poruszać się tylko w ramach regionu albo departamentu, ale już są zdementowane, raczej nie będzie aż takich obostrzeń. Natomiast no, obecnie wiemy tyle, że tego dnia dzieci pójdą do szkoły i wiemy też, że nie będzie to obowiązkowe, że jeżeli rodzic uzna, że jest to ciągle za duże zagrożenie, to będzie mógł kontynuować naukę w domu, co całkiem dobrze tutaj we Francji działa. W szkołach też nie będą pełne sale, po 15 osób maksymalnie w sali. Problemem natomiast jest oczywiście no, moja branża bezpośrednio i to, z czego żyje całe Lazurowe Wybrzeże i Prowansja, czyli turystyka, branża turystyczna. Ponieważ kiedy prezydent ogłaszał, że 11 maja wyjdziemy z domów, to od razu też dodał, że hotele, restauracje, kawiarnie, no to wszystko będzie dopiero otwierane w okolicach połowy lipca. I to jest rzeczywiście duży problem, bo do połowy lipca jeszcze jest dużo czasu. Sezon już w zasadzie mógłby tu spokojnie trwać na Lazurowym Wybrzeżu. I teraz trwa trochę tak jakby lobbying, trwa rozmowa z różnymi przedstawicielami branży turystycznej, którzy po prostu szukają rozwiązań na to, żeby otworzyć znacznie, znacznie wcześniej kawiarnie, restauracje, plaże, hotele. Czy dla tej branży turystycznej, o której mówisz, znane są już rozwiązania pomocowe? Czy już wiadomo, na ile rząd będzie chciał tę branżę wesprzeć? Czy tak jak mówisz, to na razie etap koncepcji jakby w każdym wymiarze? Nie słyszałem jeszcze o jakichś konkretnych działaniach dla branży turystycznej. Dotarły do mnie tylko informacje, że o tym rozmawiają. Natomiast no, oczywiście branża turystyczna może też skorzystać z takiej pomocy narodowej skierowanej bardzo szeroko. Mam tu na myśli chociażby to bezrobocie techniczne, w którym państwo przyjmuje wypłaty i 70% kwoty brutto pracownikom może płacić. Na tym już wiele milionów Francuzów obecnie żyje. Z kolei samozatrudnieni, tacy przedsiębiorcy indywidualni, jak ja na przykład, mogą starać się o jednorazowe zapomogi. Najpierw to było 1500 euro, teraz w związku z przedłużeniem do 11 maja tej izolacji, to chyba nawet jeszcze kolejne 2000 euro można się starać. Tam jest oczywiście dużo obostrzeń, dużo różnych zasad związanych z wypłatą, ale takie możliwości są. No i do tego oczywiście możliwość przełożenia płatności składek, czy to emerytalnych, czy to rentowych. Z tego każdy może skorzystać. A jakie będą konkretnie pomoce dla tych branż najbardziej dotkniętych, jak chociażby turystyka? No nie zapominajmy, że Francja to jest kraj najchętniej odwiedzany na świecie i, no i rzeczywiście Francuzi żyją bardzo, bardzo dużo Francuzów żyje z turystyki. Jakie konkretne pomoce będą kierowane do tej branży i innych podobnych, tego jeszcze nie wiadomo. Na ile ty czujesz, że w tej publicznej dyskusji na temat sposobu walki z epidemią obecna jest gospodarka? Tutaj nie mogę nie przywołać przykładu Szwecji, która non-stop powołuje się na to, że gospodarka jest najważniejsza, gospodarka jest priorytetem, w związku z tym nie zamykamy ludzi w domach. Czy we Francji ten ekonomiczny wymiar i konsekwencji różnych decyzji rządu też jest słyszalny? Tak, o tym się też oczywiście rozmawia. Natomiast bardziej podaje się konkretne przykłady. Tutaj znowu dzisiaj rano przed rozmową z tobą usłyszałem, że no niestety, ale przewidują, że około 30% restauracji i kawiarni po całej tej kwarantannie już się nie otworzy. Po prostu nie będą mieli pieniędzy i ogłoszą bankructwo. Więc to są te realne problemy z prowadzeniem biznesu tutaj.
Francja jako kraj oczywiście będzie miała problem związany z tym, że no te zasiłki teraz są wydawane na tak masową skalę. Francja zawsze miała przygotowane te programy pomocowe, jak chociażby to bezrobocie techniczne. To nie są rzeczy nowe, to nie są rzeczy, które zostały wymyślone od razu ad hoc na czas kwarantanny, na czas pandemii, tylko to są rzeczy, z których rzeczywiście można we Francji korzystać regularnie od dawna w przypadku różnych problemów. No ale teraz oczywiście nagle okazało się, że potrzeba wydawać pieniądze na skalę masową i, no i tych pieniędzy po prostu zacznie brakować. Ale jaki konkretnie będzie miało to wpływ na gospodarkę i co konkretnie rząd zrobi, no to są jeszcze tematy cały czas żywe. Na razie one gdzieś tam funkcjonują w przestrzeni publicznej, ale ciągle mamy problem z tym, że nie możemy wychodzić z domu i prowadzić biznesu. No i na razie po prostu raczej widzę, że starają się wydawać pieniądze, pomagać ludziom, a dopiero potem będą myśleć, co dalej z tym zrobić. Chcę jeszcze zapytać o sposób komunikacji rządu ze społeczeństwem. Czy to jest bardziej ton nadal konsekwentnie straszenia, czy to jest, czy przebijają w tej komunikacji o też pozytywne informacje, czy nie wiem, mówi się o profilaktyce, która byłaby ważna w kontekście zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa. Dużo na ten temat mówi się też w kontekście Polski. Dość często pojawiają się takie zarzuty, że ta dyskusja u nas jest taka no, mocno ukierunkowana tylko na odliczanie kolejnych przypadków zakażeń i kolejnych zgonów. Jak jest we Francji? Jak to czujesz? No tak, w Polsce też nie zapominajmy, że dyskusja toczy się na temat tego, czy i kiedy zrobić wybory, a właśnie zorganizowanie wyborów samorządowych we Francji 15 marca było bardzo dużym błędem. To już to do tego nikt nie ma wątpliwości. I jest wręcz grupa lekarzy we Francji, która podała właśnie za tą decyzję rząd do sądu, bo no, wyraźnie można było pokazać, że wzrost zachorowań nastąpił właśnie po tych nieodwołanych wyborach. Teraz zresztą Francuzi mają problem z tymi wyborami, bo do czerwca powinni zorganizować drugą turę i nie wiadomo, co z tym teraz zrobić. Jeżeli nie zrobią jej w terminie, to będzie trzeba je tak naprawdę zorganizować pewnie całe wybory od nowa w jakimś innym terminie i pewnie anulować pierwszą turę wyborów. Ale nie ma już, odpowiadając na Twoje pytanie, nie ma już we Francji takiego stanu wojny. On tylko był po to, żeby przestraszyć trochę Francuzów i pokazać, że naprawdę muszą zacząć tą sytuację traktować poważnie. Teraz widzę bardzo dużo robią w ramach tej komunikacji. Ja chociażby wczoraj dostałem od mera Nicei list do skrzynki wrzucony, tak jak wszyscy inni mieszkańcy, w którym jesteśmy informowani, że w najbliższym czasie dostaniemy wszyscy maski, po dwie maski na osobę. Każdy mieszkaniec Nicei, który co ciekawe płaci podatki w Nicei, to trzeba udokumentować, mieć dokument odbierając tą maskę, dostanie takie maski. Te maski jest szczegółowo napisane, wielokrotnego użytku, będzie można je prać. I tu nie ma obowiązku noszenia masek, ale w momencie, kiedy będziemy korzystać z transportu publicznego, odkąd będzie można wyjść z domu, to wtedy te maski w transporcie publicznym w Nicei, bo każde miasto samo będzie decydować, one będą obowiązkowe. I o tym jesteśmy fajnie informowani. Ludzie starsi będą mogli te maski dostać do domu. Ludzie w moim wieku będą mogli pójść odebrać te maski w jednym z 51 punktów w Nicei. Także no, ta informacja rzeczywiście jest aktualna, jest bieżąca. Tak samo patrząc na całą Francję, codziennie minister zdrowia ma konferencje prasowe, w czasie których omawia sytuację bieżącą i z tego też się można całkiem sporo dowiedzieć. Więc teraz nie ma stanu wojny, teraz jest stan rzetelnej informacji. Ja jako, no może nie obywatel, ale jako osoba mieszkająca we Francji od 2014 roku, czuję się dobrze poinformowany i czuję, że rząd z jednej strony panuje w jakiś taki sposób, w jaki w ogóle się da nad tą sytuacją, a z drugiej strony rzeczywiście postawił na rzetelną informację, na nieukrywanie żadnych faktów, na podawanie konkretnych statystyk i na informowanie, w jaki sposób, jakie będą kolejne kroki, co dalej, jeżeli oczywiście wiadomo, co dalej planowane jest w całej tej sprawie. Wspomniałeś o maskach. Czy to też był albo jest towar deficytowy we Francji?
Tak, maski i żele odkażające to był od początku towar deficytowy. Wszystkie apteki wywiesiły informację, że nie mają ani tego, ani tego. Natomiast Francja też wprowadziła regulację cen tych masek, więc nie było sytuacji, żeby nagle te maski kosztowały bardzo, bardzo dużo i gdzieś były dostępne. Teraz na przykład widzę, że już powoli ta dostępność jest. Zresztą do Nicei przyleciał bardzo duży transport tych masek właśnie dla nas, dla mieszkańców tydzień temu. Teraz dopiero będą dystrybuowane. A wczoraj, kiedy szedłem do sklepu spożywczego, to przed wejściem zatrzymała mnie ochrona. Wyciągnęli od razu duży pojemnik, dozownik z żelem i przed wejściem do sklepu kazali odkazić ręce i dopiero wtedy wpuszczają do sklepu, więc no, pojawiają się te produkty i są stosowane. Wspominałeś w swoim podcaście, że był we Francji też taki moment, kiedy społeczeństwo, mówiąc wprost, rzuciło się na produkty w sklepach. Jak jest dzisiaj? Wyczuwasz jakąś panikę, czy jakby mamy już totalny spokój? Nie, nie ma paniki. Rzeczywiście na początku, tak jak pewnie wszędzie, się rzucili na produkty. Co ciekawe, we Francji nie na papier toaletowy, ale na takie produkty jak chleb, jak bagietki, chociaż piekarnie są cały czas czynne, jak chleb o długim terminie przydatności, owoce, warzywa, wszystko co świeże, wszystko zostało wykupione. Teraz półki nie są wcale całkiem zapełnione. Przypuszczam, że to dlatego, że też mniej pracowników obecnie jest chociażby w sklepach, którzy mogliby te towary wykładać na półki. Brakuje cały czas mąki, drożdży i proszku do pieczenia. Więc Francuzi, to jest pewnie dla nich całkiem spora nowość, no nie siedzą w restauracjach, gotują, pieką w domu, ale poza tym i makarony, i sosy, i świeże produkty, to wszystko jest dostępne. Co ciekawe, we Francji bardzo popularne stało się zamawianie do domu, wcześniej nie na taką skalę, można nawet zamówić oczywiście produkty takie bardzo ważne we Francji, typu sery i wino jak najbardziej. I cała ta sytuacja wyzwoliła, też zauważyłem, bardzo dużą chęć zamawiania u lokalnych producentów. Można sobie wejść tutaj na portale społecznościowe i wyszukać jakiegoś lokalnego dostawcę swoich własnych, producenta swoich, producenta serów, oliwy, czy w ogóle osoby, które uprawiają warzywa, owoce. To wszystko można sobie teraz zamówić w skrzynkach bezpośrednio z dostawą do domu i to wcale nie jest takie drogie. Jak wygląda sam proces robienia zakupów? Czy na tym polu też są dzisiaj ograniczenia? No, mnóstwo sklepów ciągle jest zamkniętych. Na przykład tu na Lazurowym Wybrzeżu oczywiście wszyscy są mocno zainteresowani posiadaniem kwiatów i drzewek owocowych na tarasach, na balkonach, w ogrodach. I żeby kupić potrzebną ziemię, sadzonki, nasiona, no to na początku był duży problem związany z tym. Na przykład sklep, którym ja się zaopatruję, przyjmuje zamówienia mailowo i ja mogę pójść tylko odebrać te produkty do tego sklepu i nie mogę tam w ogóle do niego wchodzić. Fryzjerzy i inne punkty usługowe są cały czas zamknięte, otworzą się, no właśnie pewnie 11 maja to się jeszcze okaże. No, otwarte są przede wszystkim sklepy spożywcze i tam ochrona, no tak jak wspomniałem, używa środków higienicznych, dezynfekujących i też liczy, oczywiście nie może być za dużo osób w środku. Jeżeli jest już za dużo, to ustawia się odpowiednio długa z zachowaniem odstępów kolejka przed sklepem i tego pilnuje obsługa sklepu. Spodziewam się, że mimo wszystko jedną nogą jesteś jeszcze w Polsce i pewnie monitorujesz informacje tutaj z naszego podwórka. Czy coś cię w tej walce z epidemią wirusa we Francji zaskoczyło? Jakieś rozwiązania, może zaangażowano jakieś technologie do tej walki? Czy tutaj Francuzi wykazali się, mówiąc wprost? Nie wydaje mi się, żeby zastosowano jakoś szczególne środki, wręcz raczej trochę za późno, to trzeba też powiedzieć wprost, trochę za późno zaczęli te wszystkie środki stosować. Polska chyba akurat pod tym względem trochę wyprzedziła Francję. Natomiast no, warto raczej podkreślić, że ta informacja, ja naprawdę czuję i nie mam wątpliwości, że ta informacja, którą dostajemy, jest rzetelna, jest pewna i jest też, no teraz już przemyślana, może nie na początku, ale teraz widzę, że planują, chcą trochę wyprzedzić sytuację, planują kolejne kroki
i starają się dbać o to, żebyśmy my wiedzieli, co się będzie działo, co będziemy mogli, a czego nie będziemy mogli. Bo to jest też wyraźnie podkreślane cały czas, że 11 maja to jest taka data, kiedy my będziemy mogli wyjść z domu, ale to nie jest data, kiedy życie wróci do normy. I to jest teraz podkreślane, żeby Francuzi nie mieli wątpliwości, że 11 maja nie pójdą do swojej ulubionej restauracji, do swojej ulubionej kawiarni. Być może będzie można pójść na plażę, ale też nie wszyscy, to jest ważne tu w tym regionie, już wypowiedzieli się tutaj politycy, że no nie może być takiej sytuacji, że nagle po 11 maja plaże się zapełnią całkowicie ludźmi, będzie trzeba to też jakoś kontrolować. Jak mieć teraz pomysł na siebie, kiedy się wyjechało do Francji z totalnie nowym pomysłem na siebie, zbudowało się swój zawodowy wizerunek tam od zera, postawiło się na turystykę, której przyszłość stoi teraz pod znakiem zapytania. Czy ty już wiesz, czy będąc w tej sytuacji dałeś sobie też chwilę na to, żeby odpocząć i pomyśleć, czy zacząłeś no, w miarę szybko obierać jakiś inny kierunek? No tak, to jest bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście ten rok w ogóle miał być rekordowy, jeśli chodzi o przychody mojego bloga i mojego biznesu. Już tamten rok był bardzo udany, ale wiedziałem, że to będzie właśnie ten rok po uruchomieniu mojego bloga w 2014 roku, kiedy no to naprawdę wystrzeli i w końcu będę mógł spijać śmietankę, mówiąc kolokwialnie. A tu się nagle okazało, że nie dość, że nie będę mógł, to jeszcze przychody spadły praktycznie do zera, bo oczywiście na stronie internetowej zarabia się na przykład na afiliacjach produktów, na sprzedaży produktów. Produktów własnych, no to wszystko padło praktycznie spadło do zera. Mam na szczęście grupę swoich wiernych czytelników, którzy chętnie nadal kupują moje produkty i mnie wspierają. No ale branża turystyczna, w której pracuję, bo jestem tu przewodnikiem, to oczywiście ta sytuacja spowodowała, że wszystkie oprowadzania zostały anulowane, zostały odwołane. Jeszcze się trochę łudzę, że może jesień w tym roku przyniesie jakieś przychody i możliwość pracy w tym, co robiłem, ale raczej jednak szanse maleją. Dla mnie też problem z całą tą sytuacją ma jeszcze inny wymiar. Ja piszę przewodniki i piszę tylko przewodnika w miejscach, które sam zwiedziłem, więc musiałem anulować całkiem sporo własnych wyjazdów, które były zorganizowane głównie po to, żeby zbierać materiały na swojego bloga. Także nie pojawi się też dużo nowych planowanych materiałów w tym roku. Ale patrząc na plusy, bo oczywiście trzeba szukać też plusów w całej tej sytuacji, no to miałem w końcu czas na właśnie uruchomienie podcastu o życiu we Francji, nad którym już myślałem od 3 lat i ciągle nie było okazji. Trochę też były obawy, bo trzeba wyjść ze strefy komfortu i zacząć się nagrywać, a okazało się, że świetnie to wszystko wyszło i mogę kontynuować ten projekt. Z takich rzeczy, które też w końcu mogę wdrożyć, to na przykład dział kulinarny na blogu, więc są rzeczywiście możliwości wyjścia z tej sytuacji. Blog był, czy też jest blogiem podróżniczym, a teraz będzie mógł być blogiem kulinarno-podróżniczym, bo przecież no, skąd wziąć przepis na sałatkę nicejską, jak nie właśnie od osoby, która mieszka w Nicei i tą sałatkę nicejską je tutaj robioną przez osoby mieszkające tu z dziada pradziada i wiedzące, jak naprawdę zrobić tą sałatkę nicejską. Więc to są moje pomysły na teraz, ale ja mogę oczywiście je sobie planować i mogę to wszystko robić też z takiego prozaicznego, ale bardzo ważnego powodu, mianowicie tego, że mój przychód to nie był jedyny przychód mojej rodziny, więc to też jest bardzo ważne, żeby druga strona pracowała i osiągała jakieś przychody, no bo właśnie to jest chyba ten problem we Francji, że z jednej strony ci najbiedniejsi nie mają teraz przychodu, mogą liczyć tylko na zapomogi francuskie. Jeżeli nie mają też jakichś oszczędności, a oszczędności też trzeba w tym momencie kryzysowym naruszyć, no to rzeczywiście mogą mieć problem i mogą nie wiedzieć, jak to wszystko teraz związać, jak związać koniec z końcem. Chcę ci jeszcze na koniec zapytać o turystów. W Polsce branża turystyczna prowadzi akcję, w ramach której namawia do tego, żeby nie rezygnować z wakacji, tylko przekładać je na dalsze, odleglejsze terminy. Czy twoi klienci, osoby, które się do ciebie zgłaszają, też są skłonne podjąć takie kroki, czy masz poczucie, że na razie jednak na tyle dużo nie wiemy, że no, ta turystyka w naturalny sposób zrobi krok w tył, bo turyści też nie są gotowi stawiać swoje wakacje pod znakiem zapytania, wolą na razie zrezygnować ze swoich planów.
Ja zapytałem o to swoich czytelników ankietą na blogu, zebrałem 500 odpowiedzi i zdecydowana większość, około chyba 45% jej odpowiedziała, że jeszcze nie wie. Nie wie, a tam było do wyboru opcja remont i mieszkania, czy też domu, i brak wakacji, brak wyjazdu, urlop w kraju zamieszkania, czy też może wyjazd za granicę, jak już będzie można, albo właśnie nie wiem. No i to nie wiem, to jest najczęściej wybierana odpowiedź. Optymistów jest bardzo dużo, jak się okazuje, wśród moich czytelników, wśród Polaków, bo to głównie Polacy. Bo około bodajże 30% odpowiedzi to było właśnie odpowiedzi, że wyjadą za granicę, kiedy już będzie można. Ale ja też z początku byłem tak optymistycznie na to nastawiony, natomiast teraz raczej dostrzegam, że Francja przygotowuje się na turystykę krajową w tym roku i raczej nie liczę, że Polacy masowo w tym roku przyjadą na Lazurowe Wybrzeże i że wyjadą w ogóle z kraju. No akurat szczęśliwie Francja jest bardzo dużym krajem i no jeszcze ten region tutaj przyciąga ludzi, więc mimo wszystko liczymy, że Paryż i północ ruszy na wakacje, jak to ma w zwyczaju, właśnie na południe, tutaj na Prowansję, na Lazurowe Wybrzeże, czy też Oksytanię, bo to jest taka perełka nieodkryta jeszcze przez turystów z zagranicy i mocno ukrywana, a tak naprawdę tam Francuzi chętnie odpoczywają. Ale rzeczywiście musimy nastawić się na turystykę krajową w tym roku i to jest raczej już pewne. Tomku, ja mimo wszystko życzę optymizmu. Bardzo, bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś dla nas czas. Serdecznie Cię pozdrawiam, życzę realizacji Twoich planów i Również trzymaj się dziękuję ciepło bardzo. i wszystkiego dobrego. A Państwu bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do kolejnej relacji, na pewno z innej części świata.